Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ponownie jesteśmy w Starogardzie na czwartym locie u kolegi Andrzeja Walędziaka. Przyjechałem tutaj do kolegi Andrzeja, ponieważ będziemy tutaj dzisiaj jeszcze uzupełniać dane gołębi, które mamy wcześniej zrobione. Pokazywaliśmy, jak wykonywaliśmy. Tutaj chcemy po prostu zakończyć, także akurat kiedy zdarzyła się możliwość. A zobaczmy, mamy też bardzo ładną pogodę i ten lot, który miał się odbyć tydzień temu z miejscowości spod Stargardu Szczecińskiego, dzisiaj się tam odbywa. Jest to odległość 250 km. Kolega Andrzej za chwilkę przyjdzie, na chwilkę musiał wyjechać. Jest z odległości 250 km. Tak jak mówiłem, kolega Andrzej dał na ten lot 38 gołębi, czy 7, on za chwilę nam powie. Ale widzimy, spodziewamy się tych gołębi już tak na minutach, 9 jest godzina teraz, to myślę, że 9, 10, 20, coś takiego, te gołębie powinny już być. Wystartowały one o godzinie, chyba przed godziną 7, patrzę tam jakieś ptaki, ale to nie gołębie, tak, dobrze. O, a sobie tak dzisiaj pogoda wygląda, zobaczmy, jest bardzo ładne niebo, czyste, bezchmurne, jest fajnie, bo tutaj akurat nie ma wiatru, ale jak z kolegą Andrzejem rozmawiałem, to wiatr jest ponoć sprzyjający. Także tych gołębi się spodziewamy dość wcześnie. O, tutaj wszystko jest przygotowane, system włączony jest i będziemy sobie tutaj w międzyczasie, kiedy będziemy czekać na gołębie i później uzupełniać też dane do tych gołębi, które ostatnio robiliśmy. Tak jak widzieliśmy na filmie, tych gołębi zrobiliśmy zdjęć 35 czy 36 sztuk. Myśleliśmy troszeczkę mniej, będzie, a się okazało ich więcej. A dzisiaj sobie tutaj wszystkie z kolegą Andrzejem uzupełniamy opisy ich, po czym są i będzie z zeszytów, oczywiście z notatek, które kolega Andrzej posiada. Dzięki temu będziemy mogli sobie te zobaczyć szczegółowo, z jakich gołębi wywodzą się. Zobaczmy, tutaj sobie już przygotowałem komputer, mam uruchomione te programy, które kolega Andrzej tutaj ma. O właśnie, tu jest jego już ta strona, jak wygląda mniej więcej. Zobaczmy, o tu są właśnie te gołębie, które ostatnio robiliśmy. A będziemy sobie dzisiaj te gołębie po prostu tutaj oglądać. O, sobie wchodzimy i możemy wszystkie tutaj gołębie zobaczyć. Klikniemy sobie, tutaj się gołąb, którego mamy w bazie, on się tutaj wyświetla. To jest wersja, oczywiście to co my widzimy, to co widzi użytkownik, który jest zalogowany. Ten, jeżeli się wyloguje, to te gołębie, które ostatnio robiliśmy, zobaczmy, ja tam pokazywałem do 2-3 gołębie na wzór, ale teraz kiedy jesteśmy, wejdziemy tutaj gołębie, o, to mamy tak te gołębie, one tutaj, o, widzimy, wyglądają wszystkie. One są też, mogą być jako pary. O, i w parach widzimy para numer 1, jak są te gołębie matka, ojciec z okiem od razu i po kolei, kiedy tutaj klikamy na kolejną parę, to ona nam się pokazuje. Z tych gołębi, które ostatnio widzieliśmy, tam 9 miałem wcześniej zapisane, a dzisiaj tutaj z Andrzejem sobie siądziemy i to wszystko pouzupełniamy, także koledzy będą widzieli, jak taki jak hodowla za pomocą tego systemu może być w sposób prosty i szybki, tutaj niejako zdigitalizowana, wprowadzona po prostu do komputera i niejako zyskujemy też od razu stronę, bo zobaczmy, jak mamy tutaj na pierwszej stronie, tak jak widzimy, tak jak użytkownik niezalogowany widzi ten system, to widzimy tutaj opis hodowli, widzimy jakieś zdjęcia z galerii, jak wygląda sklep, hodowla tutaj kolegi Andrzeja. Kiedy klikniemy tutaj na gołębie, widzimy, tu mamy poszczególne po lewej stronie numery, możemy sobie widzieć, a tu wszystkie zbiorcze. Mamy tutaj też grupę o nazwie Rozpód 2017, to są te 30 kilka sztuk gołębi. I pary z tych, które mamy. O, i tak sobie to możemy wszystko oglądać. Dobrze. Ale dziś teraz będziemy sobie czekać na przylot gołębi. No, pojawił się pierwszy gołąb, z nieba upadł. Mamy godzinę teraz, zaraz sobie zobaczymy. Muszę tutaj zerknąć. Planowaliśmy, że będzie gołąb, tak myśleliśmy, o godzinie 9.20, jest 9.51. Ale pierwsze gołębie tutaj w oddziale Starogard Gdański, to co kolega Andrzej namówił, bo tutaj za chwilkę będzie, pojawiły się o godzinie 9.37 w miejscowości Kaliska u kolegi Jacka Skurczewskiego. Tutaj pierwszy gołąb już wylądował, ale kurde, tak spadł, że nie widzi, chyba z tyłu gdzieś przyszedł. Obserwujemy, zobaczymy sobie, jaki tutaj ten gołąb ma numer. Niebieski na pewno. 11090 2014 roku, czyli gołąb 3-letni. To jest, ale mam już sygnał dobry, że one za chwilę będą pewnie więcej przylatywać, tylko musimy sobie popatrzeć z tej strony. O, jest gołąb, jest, ale to nie, to chyba nie jest, a nie, może, zobaczymy. Nie, poleciał dalej. Czyli już pojedyncza sztuka jest u nas tu jedna. O, obserwujemy. Dosłownie w tej... Patrzymy sobie tutaj właśnie. O, jest drugi gołąb i też podobnie jak dzisiaj widzimy, pięknie lądują. Lądują od razu, siada, nie ma żadnego
krążenia. Drugi gołąb 11020, też z 2014 roku. To może stąd już z Pelplina, czyli je. My się spodziewaliśmy z tego kierunku, ale tak jak Andrzej pokazywał ostatnio, bardziej będą chyba z tej strony przylatywać, gdyż tak jakby wiatr je zniosły tam w kierunku Pelplina, to bardziej na południe. O, tam jeszcze jest, ale to już do kogoś innego. No zobaczmy, może nam się uda zaobserwować, z którego kierunku idzie. Teraz mam, dzisiaj widzimy piękne niebo, jest już dużo cieplej niż ostatnio, nie ma chmur, ja tutaj się schowam trochę w cień. O, i teraz możemy sobie swobodnie obserwować. Zobaczymy. Mamy dwa gołębie, ten pierwszy, tak jak mówiłem, był 9.50. Jeden, o jest tam, jest, leci, nadlatuje też dokładnie z tak nad Pelplina, o tu widzimy, on krąży teraz też. No, zobaczymy, czy to Andrzeja, chyba tak, zobaczymy. Z tamtego kierunku, a może nie, no nie, chyba nie jednak. Zobaczymy to zaraz wszystko. Trzeba być czujnym, jak tak nadlatują z kierunku nie tego, co się spodziewamy. O, nie, nie, to może być stąd, tak. Nie, to chyba nie stąd jednak. To nie stąd, nie, nie. On tu krąży, to jest wokół hodowców kilku, także biorą te ci hodowcy, tutaj też mają gołębie i też się spodziewają zapewne ci, co wypuszczamy. I pojawi się kolega Andrzej. Zaraz nam. Andrzej, weź sprawdź, czy to są te dwa gołębie, co mówiłem. Cześć. 11, cześć, witamy. Jeszcze raz. No, muszę na chwilę wyjechać, coś załatwić i akurat... Dzisiaj jest ciężki lot, bo dzwoniłem do kolegów tam z Elbląga. Spodziewaliśmy się sprawdzić łatwiejszego. 0,20, no. A ten pierwszy chyba 0,90, tak? Czy dobrze pamiętałem? Tak, 0,90 i 0,20, wszystko trzyletnie gołębie. Parka. Małżeństwo. Z jakich gołębi to są? Razem leciały może. O, jest trzeci, patrz. Pierwszy jest... O, jest trzeci. O, starsze gołębie. Dzisiaj jest trochę cieplej. Starszego, to czy starsze? Dwuletnie. No. A ten? A ten też był dwulatek. Też. Niebieski to był gołąb, który na poprzednim locie chyba był piąty tu na gołębniku. To jest Werbrugen. Nakrapiana samiczka, sfilmowałeś, Krzysiek? Tak, tak. Znaczy, wiesz co, one... Teraz zobaczymy, bo akurat siedzieliśmy tutaj z żoną i... O, to jest jeszcze jeden właśnie, czwarty gołąb. O, proszę bardzo. A ty dobrze, idealnie zdążyłeś. Ty przyjechałeś, od razu głębie się pojawiają kolejne. Gdyby były 5 minut wcześniej, to nie byłoby tak źle. Ostatnio... Bardzo ładnie weszły, że nie zdążyłeś. Ostatnio trzeba to właśnie to żenujące widowisko. Tam żenujące tam. Te dwa samce tutaj się wygłupiały. A ta samiczka gdzie? Krąży. Tu krąży gąbce. Czekaj, o, zobaczmy. Siada. O. Same niebieskie, chyba tam jeden pstry. To jest też Werbrugen Miller. Z którym, iloletni ten gołąb był? Też dwuletni? Czy 2014 ten też? Wszystko jest, na razie są cztery gołębie. Dobrze, chyba cała czwórka są dwulatki. Trzylatki. 17 rocznik mamy. To był 14, tak, trzylatki. Wszystko jest... Ja też właśnie w pierwszej chwili. Tak. A ta jest dwuletnia akurat. One leciały, bo tak jak mówiłem kolegom, to leciały z około 250 km spod Stargardu Szczecińskiego. Ten lot, który miał się ostatnio odbyć, teraz to ten sam właśnie punkt wypuszczenia, bo i teraz bez komplikacji się odbyło, tak? Tak, no pogoda jest dobra. No widzimy, dzisiaj... O które były wypuszczone, mówiłem, że około 7, przed 7. 15:07, gołębie lecą około... Pierwszy był 9.51 tutaj, u ciebie. Gołębie lecą około 80 na godzinę, wiatr taki uczciwszy, no. Widzimy, jak ten mój kogut raz wieje troszeczkę. No tam na kominie widzimy. Teraz jak do nas jest idealnie, że go bardzo słabo widać. Ale nie ma jakiegoś wysypu. Ja się spodziewałem, bo gołębie naprawdę były w fajnej formie. Wreszcie były w dowce. Widzicie, od razu lepiej wchodzą. Cały tydzień tylko z tym, że nie miałem czasu ich przyuczyć, ani wywieźć, ani jakoś tak przyuczyć do względem tam siebie, nie? Ja tutaj powiedziałem, będziemy sobie siedzieć, to jeszcze chwilę spędzimy, pokażemy te gołębie, które ostatnio zrobiliśmy na internecie, tam na naszych hodowlach można zobaczyć kolegi Andrzeja rozpłyt. Ja tam, co ciekawe, tam jest tylko jeden, chyba dwa, jeden czarny, ciemny, może z dwa, trzy nakrapiane, reszta są, o jest, masz, piąty gołąb, a reszta same niebieskie. O, też widzimy, on tam podbity jest, siedzi. Też taka? 2013 rok? 14? Dwulatka to jest... 15 rok. Prezent, może nie tyle prezent, co współpraca moja i Krzysia Pietrasa.
mój samiec poszedł do niego, do samicy i to jest gołąb na jego obrączce, u niego wychowany. Już się pokazywała na młodych lotach, tu dwa razy przyleciała dobrze, chyba jeden miała taki przestrzał. Ale to taka nasza współpraca. Idą dwa gołębie ładnie. Tylko z tyłu idą, nie? No, o Jezus, to pod słońce to nie, o to widzimy. O, myślę, Andrzej, może tu przejdziemy, bo będzie, słońce nie będzie tak mocno. O, tu jest, o, widzimy. Tu dwa, trzeci tutaj krąży. To by było 8 razem już, jeżeli one wejdą. O. Jeżeli wejdą. Wejdą. Ja mówię nie tyle, co jeżeli, kiedy wejdą. O, już zobaczmy, ale bardzo ładnie widzimy, nie mają żadnych problemów z chodzeniem. Tak se pomocniczo tylko wylądował. Tak, dzisiaj jest parno. No tu nie ma wiatru praktycznie. Gołębią chce się pewnie pić i dlatego też ładnie wchodzą. Wchodzą. Tu w międzyczasie jeszcze kolega mówił, że w międzyczasie, co pokazywaliśmy ostatnio, drugi gołębnik, tą pierwszą część, niejako, którą tam byliśmy u góry, tak, już też zrobił tak samo jak tą tam pierwszą, są dwa gołębniczki malutkie, to ten jeden jest zrobiony, skończył mi się ruszt. Tak go rozprzedawałem, ruszt plastikowy, czekam na dostawę rusztu, ale jeden jest główny ten gołębnik. Ten ruszt mówisz o tym pana Rzepki? O, tak, z Pomarku? O, czy Rzepki, czy tutaj... Mhm. Z MX firma, MX akurat na tą dostawę czekam. No jeden gołębniczek jest zrobiony, także w sobotę samczyki ładnie sobie leżały na tej. To jest bardzo przyjemne, bardzo ładny widok jest, bo te samczyki na tym ruszcie drewnianym, one ładnie sobie tam leżały. Było widać, że chociaż było widać, że są w formie, ale tak naprawdę to w tej chyba tylko tutaj są dwa samczyki. Reszta to są samiczki na 8 gołębi. A wszystkich dałeś 38, tak jak mówisz? 37. Nie ma żadnych tych moich zbójów, roczniaków, te co tak tydzień temu przyszły. Nie chciały wejść, to ich na razie tutaj nie ma. A wyglądały, się zrobiło. A wyglądały też dobrze. No, czwarty lot. Następny lot kiedy będzie? Też w niedzielę? Za tydzień. Jak jest panowany tak? Tak, wszystkie loty mamy. Weekendy? Tak, w niedzielę 350 km. Krzysiu mówi o tym planowanie, tak też takie to pytanie, ja trochę tam sobie zażartowałem, być może za mocno, trochę żart, trochę tak z uśmiechem. Tu kolega mówi o tych 10 lotach do kategorii A. Jeżeli tak, ktoś tam się poczuł urażony z moich kolegów, to przepraszam, no nie tak to powinno się takie sprawy załatwiać. W sumie ubył nam lot jeden do kategorii B przez to, ale... Zarząd, tak pewnie jak każdy zarząd w Polsce chce dobrze dla swoich hodowców, dla gołębi. Bo strat chyba nie było żadnych ostatnio w oddziale, ale w oddziale. Mieliśmy trudniejsze loty, późno wypuszczane, ale no jeżeli mi brakuje jeden gołąb przez trzy loty, bo dzisiaj nie można czwarty, powiedzieć. A mam pytanie jeszcze, bo teraz kolejny lot to będzie już z zagranicy, nie? Teraz tak, będziemy mieli 300, tam gdzieś koło Gustow. O jest. Około 300. I to przyleciał też właśnie, widzisz, wszystko leci tak, przepraszam, jak ostatnio z tego z... Też jest niespłętny. O, jest. Dobrze, jest po sumie, no nie widać, bo oni na pewno koledzy tam konstantują. Z tej strony niestety pod słońce mamy to, przychodzą. Tak, konstantują gołębie, ale na niebie tydzień temu było widać nasze gołębie, jak szły, tak jak mówiłem, czy do Jasia. Jest, następny i wszystko też przylatuje, Andrzej, z tamtej strony. Czy do Jasia. Przecież ja tu stanę, może choć przejdziemy, to będziemy może widzieć tam gołąb. Może zaobserwujemy, z której strony tak dokładnie przylatuje. O, z tamtego kierunku mi się wydaje właśnie, przychodzą tak jak ostatnio, to jest tam z nad Pelplina, nie? To takie trochę to też jest łudne, bo generalnie jakby tutaj siła naszych hodowców jest jakby z obrzeża miasta i one mogą iść troszeczkę bokiem i to dla nas jest takie deprymujące, bo myślimy, że te gołębie idą za dużym łukiem. One idą łukiem, ale pewnie nie aż takim dużym łukiem. To my nie łukiem, wiemy do końca, jak one idą tak naprawdę. Bo jednak tutaj najlepszą drużynę tydzień temu miał tutaj nasz hodowca z mojej sekcji, Stefan Reszkę. Oni właśnie tu tak brzegiem Starogardu i wtedy, jeżeli robi ten łuk, dla mojego gołębnika to tak wygląda, jakby już z boku poszedł. No cóż, nie wszyscy możemy na jednym podwórku mieć gołębnika. Ty ostatnio po tym locie to które miejsce w oddziale masz? Dziewiąte. Tak. A przypomnijmy na 100, ilu jest hodowców teraz? Co są na listach? 100 coś zawsze tu było.
Tak, ale w tym roku, no zresztą już nie będę mówił. W każdym razie sporo ludzi nie leci, o tak. Aha, nie lutuje. No. Sporo ludzi nie leci. Także tych hodowców jest mniej. Troszeczkę mniej, tak. Dobrze, popatrzymy. No, na razie nie ma nic. Cisza w gołębniku. No, będziemy czekać i filmować kolejny przylot. Będę tam wypuścić kilka samczyków. To zobaczymy może. No będziemy czekać. Parę gołębi jest złożonych jeszcze w powietrzu. Jeszcze gdzie są te roczne? No to parę. Jeszcze masz około 20 kilku. Jesteś 7. No jeszcze trochę jest na co, na co popatrzeć. Patrzmy, jest chyba 12 gołębi, tak? No. Czy 11. Tutaj zobaczmy. Kolega przykrywa. Tu wytłumaczyła mi żona, że przykrywane są, bo tu się zdarzało. Nie, gołębi 10 jest. 10, tak? 10, tak. Nie, chyba nie. Patrzcie, teraz piękna gromadka leci. Gdzie? Gdzie ty widzisz? Zobaczymy. Za budynkiem. Teraz one się tu pokażą. Tak. Są 2, 4, 5. U góry tam, no, ale to jest niestety wszystko cony słońca. No, widzimy taki teraz one, o, tutaj następne lecą 3. Tak, to widzę, o, tu widzę. Ale to niestety nie twoje, to są... Szkoda, bo to jest dla nich taki prawidłowy kierunek, nie? No. Dobrze. No nic. Będziemy czekać na te gołębie. Może tu nad nami kolejny gołąb. Zaraz sobie tutaj przejdę, to będzie go ładnie widać, jak będzie wchodził. O. Od razu bezpośrednio siada. Będzie chyba 11 już gołąb. O, słyszymy, odbity został. Na razie spośród tych gołębi, które były, ten jak ma obrączkę białą, to może łatwo być chyba biała. To jest 2015 rok. Na razie nie mamy tych gołębi, co kolega wskazał, tych z 2016 rocznika, nie ma żadnego rocznego wśród tych 11 gołębi, ale już jest 11 gołębi z 37 wysłane na lot, poszły, tu może same też, zobaczymy, w cieniu zawsze lepiej, można zobaczyć więcej. Pojawił się kolejny jakiś ptak. Siadł tu z boku, to chyba też będzie z tych tutaj, ale o. Tak, o ma, to jest rocznik, to jest tak, od razu siadł sobie tam z boku, a już odbity jest, to jest chyba gołąb roczny, ale tam poszedł do mnie, zobaczę, sobie zerknę w międzyczasie, tak, 42-34, 12 gołębi już jest. To jest właśnie z tych, co były chyba ostatnio. Andrzej! Andrzej! No tam kolega jest. Kurczę, flasu na to. Pojawił się gołąb, to żeby go dobrze widzieć, trzeba niestety stanąć tak w cieniu, żeby nie pod słońce robić ujęcie. O. I ten gołąb se pokrąży. Rocznik nam się już pojawił. No. Gdzie on jest? A tam sobie siadł. To pewnie też roczniak, co? Staliśmy pod wilotem i to ją troszeczkę... Chodź. O, też roczniak, co? Czębia? Nie, biała obrączka. Biała, to 15 rok. Aha. O. Kolega Skurczewski w Kaliskach miał, informował, że chyba 17, tak gołębi? Tak, przed chwilą, przed minutką Jacek miał 17 sztuk. Z tym, że kolega Jacek dawał 60 kilka, tak jak mówił. Około 60 gołębi, z tego co pamiętam. Tu mamy... Ale tak samo podobna sytuacja ma samiczki. Chyba 15 samiczek Jacek ma, a 2 samczyki. To podobny tutaj jest, podobnie jest u mnie. Tutaj byłeś tam w gołębniku w środku, widziałeś te, które pierwsze były, jakie kondycji są? Dobrze, gołębie jedzą, piją, parzą się, bo wreszcie mogą się spotkać. Wreszcie mogą się spotkać. Po poście, tak? Tak. To dopiero będą się uczyły tego wdowieństwa, dlatego czasami tutaj koledzy mówią, że gołębie tam ładnie wchodzą. No jeżeli gołąb jest dobrze nauczony wdowieństwa, to musi dosłownie uderzyć w wilot, tylko zatrzęsie się. A jak gołąb nie jest nauczony, jest to gniazdówka, czyli nie ma się tam tyle czasu, ile chciałoby się poświęcić tym gołębiom. A wtedy są efekty takie, jak widać. Dobra, teraz się robi całkowicie bezwiecznie. Coraz bardziej parno. Gorąco, tak. Coraz parno. I... Będziemy czekać tu jeszcze.
tak jak mówiłem, uzupełnimy. Ale tu widziałeś, tak jak powiedziałeś, nie wiem czy mówiłeś, bo mnie nie było przez ten moment, przyleciał ten 34. 32-34. Tydzień temu tu się wygłupiał. 17 roku, 16. Temu, a teraz ja nie zwróciłem na to uwagi. Wszedł od razu, czy... Nie, no siadł sobie tutaj na chwilę i od razu wskoczył, ale to był moment. Obserwator. Obserwator. One generalnie cały tydzień na siebie nie mogą patrzeć. Brat, dwaj bracia. Ale na razie jest tylko jeden, bo wtedy był chyba jeszcze 42, 33, czy 2, tak. Coś takiego. Tak jak mówiliśmy, są to gołębie z gołębi łepuch i tutaj z moich Millerów. Myślę, że to się zapowiadają na niezły ptaki. Ja tam patrzyłem akurat to jest na dowód. W sumie pierwszy rocznik, a tych rocznych troszeczkę dałem. Tak, kiedy wpisywałem te gołębie tobie tam do tego systemu, to patrzyłem, że ten gąsk od kolegów łepuch, ten samiczka 17, chyba 90, 42, coś takiego, 19, 42, coś, ta co jest właśnie tam w rodowodzie tych gołębi, ona pochodzi z Perfecto, widziałem, z Hobenów tam było, no tam no, w internecie tak, mam rodowód tak, oryginalny, no. Jest i ona ma... Pochodzenie naprawdę ma eleganckie i przede wszystkim, co mnie tak no, późno zauważyłem, ona teraz jest zaparzona na mojego Werbrugena. Ona ma znakomite pochodzenie gołębi Werbrugen. Ci wielcy hodowcy tam musieli się w tamtym czasie wymieniać gołębiami, czy nie wiem, czy się wymieniali, czy sobie kupowali te gołębie. Ale ma w rodowodzie tam jedną z tych najlepszych par gołębi Gomaria Werbrugena, które ja tutaj mam. O tym Werbrugenie, co Andrzej mówi, to jak sobie uzupełnimy, to każdy będzie mógł zobaczyć, bo tak, na razie to są mamy gołębie od mojego kolegi Romka Bortnika. Gołębie, które tutaj się zaaklimatyzowały. No i już one tu pewnie zostaną do końca, te Werbrugeny. Popatrzymy, na razie mamy przerwę przy locie, ale... No liczyłem, że to będzie przy tym wietrze, że to będzie korzystniejszy lot, ale co zrobiła różnica temperatur? Tu było 5 stopni, a od razu dzisiaj jest pewnie 20 kilka. Teraz jest bardzo ciepło. Tak, i to tak reagują pewnie gołębie, tak samo reagują jak ludzie. Mhm. No. Takie skoki temperatur nie są korzystne chyba dla żadnego organizmu. Wczoraj, no wczoraj miał szczef lot, ale chyba mieli bardziej. Kto miał? Szczef miał przylot, mieli bardziej chyba udany. Taki bardziej... W sobotę może mniej gołębi jest odrobinę na niebie. Zobaczymy. Zobaczymy, czekamy. No i doczekaliśmy się. No nie, czekaliśmy parę sekund. Ile to jest? To jest też 2016? Tak, też jest dwuletni rok. Dwuletni, 15 rok. Widać, że dzisiaj dla weteranów, tych, znaczy weteranów, starszych gołębi był bardziej sprzyjające warunki. No, a najstarszy jest u mnie do 3-letni. Nie, jest samiczka chyba 4-letnia, ale dzisiaj akurat nie poszła. Gdzie też oszczędziłeś, bo widziałem 37, no, mówisz, a masz mówisz już tak, więcej wszystkich razem, nie? 52 jeszcze, no, czyli 15 gołębi zostało w domu. Jest następny? Nie. Tutaj stoję tyłem do słońca, to mi grzeje, a może Andrzej, choć ja przejdę sobie tu pod ten, pod w cień. No ty, tak, ja stanę w cieniu, a ty stoisz... A to wtedy jak się odwracam do słońca, to nie widzę przed kamerą, co się dzieje. To... Aha, rozumiem się. Bo wtedy obiekt, o słońce oślepia obiektyw, nie? Obiektyw. Bo tam widzimy jakieś też gołębie krążą. Wolno latają. Tak. Ja tutaj mam jednego hodowcę. Pokazywaliśmy kiedyś tam za tą brzozą, tak, tam jest. Tak, taką, tu jest hodowca, starszy pan, może nawet ze 150 metrów ode mnie. Ale nie wiem, czy pan Pucek lotuje gniazdówką, mój sąsiad, czy... A też to jest w związku członkiem? Tak, jest członkiem, jest nawet należy tutaj, należymy razem do jednej sekcji. Pan Pucek ma 70 lat. W dobrym zdrowiu sąsiad jest. Gołębiami się zajmuje? Tak, wysoki, zawsze. Bardzo dobry zdrowiu. Chciałbym dożyć tych lat w takim zdrowiu jak mój sąsiad. A tam troszeczkę dalej jest dwóch hodowców, kolega, tu musiałbym wtedy właśnie tak jak tutaj wejść. Tam są brzozę, nie? To tam. Tak, tam czasami przy dobrym układzie widzę jak do Tadeusza Bańki. No my tam właśnie obserwowaliśmy w zeszłym roku, tak. On tu też później, przypomnijmy go, spotkaliśmy, kiedy przyszedł tutaj do kolegi Andrzeja, te gołębie oglądaliśmy. Czwarty lot mamy, to się teraz te właśnie problemy, podejrzewam, zaczną, bo to takie jest zjawisko właśnie, że po tym trzecim, czwartym locie... Właśnie, tu widzimy teraz jak do mojego sąsiada, jeden idzie do mnie. Jeden. A nie, obydwa są mojego sąsiada. Tylko tak, tam ale dwa poszły jeszcze tam dalej. Dwa. Aha, tu widzimy, w kamerze tak, tego nie widać, bo to jest bardzo daleko. Tak, ale tu do mojego sąsiada, do tego starszego pana. Mhm.
Jeden chyba nie był pana Pucka. Jeden ładnie mu tam zszedł. Dobrze. Już jest następny. Widzimy, one kapią. O jest, zobacz, ten ma niebieską obrączkę chyba, czyli będzie roczny. Nie? Czy zielony? To jest 2013. Czyli zielona, nawet tak nie widzę do końca. Niebieska jest. Chodź. Aha, niebieska też była właśnie w 13. Nie. Chodź. To są gołębie, które, gołębice, które poszły pierwszy raz, może drugi. Ta właśnie teraz to była? Tak, bo to sobie gołębie szykuje na właśnie na jakieś tam maratony. Tak swobodnie sobie tam. Malutku sobie je przygotowuję, tak. Tutaj dzisiaj będziemy też losować gołębie dla klientów sklepu tutaj, który kolega Andrzej prowadzi. Wprawdzie ta, co miała losować, tu się rano szwendała, ale uciekła. Także będzie losowanie się odbywało, że kolega będzie losował, ale pokażemy też, bo mamy tutaj 6 gołębi. Tak. Młodych, 2017, tak? Tak, będzie 6 gołębi wysłanych do moich kolegów. Takie ludeczki. Ten jaki ma numer? Ten ma numer 10154, czyli 10054. Tak. Ładny młódek, interesuje się światem. Nie, 10154. 10054, czyli 10054. 54, nie 154. Nie, 10 000. Dobrze. 10054. O tak. Ładne lotka, zdrowe. Powiedzmy teraz w losowaniu, jakie osoby, jakie głosy, kto bierze udział? W losowaniu biorą udział moich, o, tu jest Millerów gołąb, ze Starego Rydza. Tak, ze Starego Rydza to one takie łuski mają. Stary Rydz to był z obrączką 0,75 początkiem, to tak. Był Vandenabele chyba razy. To był Rydz, tak? Nie, to był Rydz od kolegi Pioczkowskiego. Mhm. Ładny, młody gołąb, ma ładnie oko wybarwione. Ten ma jaki numer? Ten ma 0,31 końcówka. Tak, z okularów, a widzisz. Z daleka widzę dobrze, właśnie z bliska gorzej. Tak dalej, trzymasz, mi jest dużo łatwiej. Tu jest. Numer ten ma, poczekaj, pokaż mi też. Odrobinę. 0,41 ten jest. Tak, numerek chcesz. Już widzę, 0,41. Uważaj, Krzysiu, nie spadnie. Tak, 0,41. Tak. Niebieski. Ten ma jedno tutaj z lepszych pochodzeń z tych gołębi. Oczywiście się postaramy. To jest z dwóch stron, to jest z dwóch stron właśnie. Syn właśnie tej hołbenki. Tej 42, co ma obrączkę ściętą, naparzona na swojego wnuka, tak? Dobrze mówię, syn oryginalnej, zaparzony na wnuczkę tej gołębicy, a córkę mojego 4012. Z tej pary były dwa gołębie, nakrapianego zostawiłem dla siebie. Do lotu, tak? Tak, a niebieski dla jakiegoś klienta. Tutaj ma naprawdę fajne, trzeci gołąb. Fajne pochodzenie. To ciemne, to nie wiadomo, tych ciemnych jest tutaj kilka. Jaki to był numer, mówiłeś tam, ten 51 mieliśmy. 51, 50, 30, 44, 42, tego nie było. Tego na pewno. No takie są grochy, niebieskie i... Tak, te gołębie, 6 gołębi będzie wylosowane tak. Wśród klientów sklepu. Tutaj mamy przygotowane już kartki z imionami, nazwiskami tych hodowców. Tutaj nie wiedziemy, bo nam się źle siedzi. Faktycznie. Naprawdę się robi bardzo słonecznie. Wylosujemy 6 hodowców i 2 rezerwowych. Czasami może się zdarzyć, że ktoś podziękuje, może nie być obecny. O, zobaczmy, pierwszy zamierzamy. Pierwszy to jest pan Kozinoga Sebastian. Skąd? Pan jest z Gołkowic. Gołkowice, to chyba gdzieś na Śląsku. U mnie to tak wygląda. Na Śląsku taki Gołkowice. Nie pokazujmy numeru, bo to ochrona danych osobowych, to dla ciebie jest. Pan Kozinoga. Tak, kolega Kozinoga. A imię? Pan Kozinoga Sebastian. Sebastian z Gołkowic, tak. Oddaję tego gołębia. To jest pierwszego gołębia. Nie zależy mi kto. Tu jest kolega, czy koleżanka może. Pan Maćkowiak Dawid z Rawicza. To jest tam pod Wrocławiem. O, ale pan prowadzi sklep, dobrze mówię? O, patrz, jest gołąb w międzyczasie. Pan prowadzi sklep. Czekaj, no. Starszy gołąb, ten był pierwszy raz na locie złożony. Czyli mamy drugiego? Starszy gołąb sobie poradził lepiej niż pan Maćkowiak Dawid. Tak, z Rawicza. Dobrze, pokażmy teraz następny. Chodzi na to, że ma sklep. To nic nie szkodzi. No tak. Tutaj sobie, tutaj, żeby nie było. Trzeci.
pan... No i teraz się pytanie, odczytać trzeba, tak? Tak, Klonowski Sławomir. Z jakiej miejscowości? Tam Klonowski, trudno mi powiedzieć. No nic, telefon jest w każdym bądź razie. Kolega Klonowski Sławomir. Klonowski Sławomir. Tak. Chyba z Bydgoszczy? Zobaczymy. Trzeci. Trzy jeszcze zostały nam te podstawowe i będą dwa rezerwowe. Tutaj trochę zamieszamy, bo... No, ma gdzie to lepiej wychodziło losowo. Tak, na pewno. Pan Korzyński Jacek. Skąd? Pan Korzyński Strzelno. Strzelin. A, Korzyński Kostecki spółka, oczywiście. Tak? Kiedyś pamiętam, u nich byłem. Cztery. Pozdrawiamy przy okazji. A jeszcze kolega Jacek Korzyński. Strzelin, rzeczywiście. Byłem kiedyś, już pamiętam, oczywiście. Tak? Oni wtedy lotowali w spółce Korzyński Kostecki. Tu mamy kolegę Kanas Tomasz. Skąd? Wiecie, to akurat nie ma, bo mam bazę internetową, to tylko także wpisuję zobaczymy. W bazę, tylko wpisuję nazwisko i mi wyskoczy, nie? Kanas Tomasz. Ostatni hodowca. Piąty był, a teraz szósty. Cały czas patrzymy na... Nie, ja to po prostu, żeby to było uczciwe, żeby ktoś nie mówił, że kąt wylosowałem. I tak nie widzisz z takiej odległości. Ja widzę z daleka, ale z bliska pan gorzej. Pan Kucharski Paweł. Skąd? Też nie wiem. No to jest też, pan prowadzi sklep z okolic Gorzowa. Tu akurat pana znam, bo pan Kucharski ma sklep. Kucharski Paweł, czyli jest sześć. I teraz dwa rezerwowe. Jeżeli któryś z panów... Czy zrezygnuje, czy... długopis, żeby ja wiedział, że to są rezerwowe. To zaraz odłożymy na chwilę na bok. Tutaj ty, przecież tam zostanie fotoreportaż. Aha, no też, to nawet, prawda. No. Pan Gąsior Krzysztof z Kwidzyna. Jest to blisko całkiem. Tak, całkiem blisko. Czyli to jest pierwszy rezerwowy. Kolega Gąsior Krzysztof Gąsior. Z Kwidzyna. I jeszcze jedna. I ostatni. Pan Roman Graf, mój dobry klient. Skąd? Pan Roman Graf też nie ma, bo to jest w bazie danych. Pan Roman Graf. Czyli dwa rezerwowe, to jest Roman kolega Gąsior i kolega Graf. Tak. A sześć podstawowych. Któryś zrezygnował, czy też by się nie szło się skontaktować. Nie będę czytał, bo tutaj było to mówione. Sześć jest. Koledzy, serdecznie dziękuję za to, że byliście następny rok klientami. Tutaj zobaczmy, tych klientów było bardzo dużo, bo to są wszystkie kartki, które zostały naprawdę... z nazwiskami zapisane i wsadzone do tej miski, z której odbywało się losowanie. To są, tak. Niestety miała Magda losować, ale dała dyla. Widziałem, jak uciekała. Nie, no, gdzieś tam panom, pojechała. Kolegom, hodowcom się podoba, może kiedyś przejmie interes po ojcu, chciałbym. Mam interes, wiadomo, gołębie, żeby lotowała. Żeby gołębie lotowała i żeby cieszyła oko męskie. Tak. Dobrze. Magda jakoś nie bardzo się garnie do gołębi, przynajmniej na razie, do sklepu troszeczkę bardziej. No tak, bo tam pieniędzy więcej. To jest normalne, ja też mam córkę. Tak, spokojnie. Słuchaj, jak już jesteśmy przy dziewczynach, to chciałbym podziękować moim dziewczynom, żonie, córce, żonie Gabrysi, córce Magdzie. No tak, a kiedy tutaj ciebie nie było, ja przyszedłem, to już był zegar włączony, wszystko przygotowane. Tak, rzeczywiście. Czekaliśmy na ciebie. Dziewczyny mi pomagają, także dziękuję wam, dziewczyny. Jest. Jak zrobisz dobry uczynek, tak, to od razu ci gołąb spadnie z nieba. A wiesz, jaki to jest? Nie. Ale to jest też pewnie dwuletni gołąb. Dwuletni. Nie ma czarnego, nie ma czerwonego, których czerwonych nie mam. Tak. Czerwony poszedł na lot. Trochę moi tacy koledzy, którzy oglądali tą naszą relację, trochę się pośmieli. No, to na tym to polega też, nie? Michał Dąbek, mój kolega, mówi: panie Andrzeju, pan nie wie, że pan ma czerwonego. Się zdarza. A właśnie, chłopaku, jakbyś miał tyle lat, to też zapomnisz. Dokładnie. No co, Krzysiu? Ja wczoraj zapomniałem, bo rozmawiałem z kimś nazwiska kuzynki swojej, to takiej bliskiej. Dopiero sobie po pół godzinie przypomniałem, no ale niestety ożeniła się kiedyś, wyszła za mąż, przepraszam, zmieniła. To panieńskie, pamiętałem, ja z tego nic. No nic. A ty postaramy się, powiemy za chwilkę, tutaj z Andrzejem siądziemy do programu, zrobimy tym gołębiom, które kolega tutaj ma, zrobimy rodowody i postaramy się, żeby każdy, kto dostanie gołębia, dostał już rodowód taki wygenerowany z tego programu, żeby też miał, wiedział dokładnie, jakie pochodzenie z tych gołębi. Możecie, koledzy, latać tym gołębiem jak najbardziej, to jest wasza sprawa. One nie były, one są tutaj z tej wolierki właśnie, także nie wychodziły jeszcze. Gołąb, czy z tej wolierki, czy z góry, to jest taki gołębik mały, rozpłodowy. Tak. Gołąb oczywiście jest gratis,
a przesyłka będzie kosztowała w granicach około 40 zł. Za przesyłkę po prostu trzeba zapłacić. Rozumiem. Także na razie dziękujemy, a będziemy za chwilkę jeszcze tutaj patrzeć na przylot gołębi. Mamy tutaj, my robimy teraz akurat zdjęcia, żeby sobie zarchiwizować dla siebie te gołębie, które kolega Andrzej ma podczas lotowania będą dla hodowców, ale w międzyczasie się pojawił jeszcze jeden gołąb, on tu gdzieś krąży i ten z kierunku, tak jak kolega zauważył, o jest tutaj cień gdzieś, tam krąży, sobie sfilmujemy go, tu jeden dadyla, ale on tam nie ucieknie daleko, to ty, ale on już nie będzie się nadał do lotu, bo tu wyszedł, żartuje. Myślisz, że jak zabraknie, to mógłbym go lotować? Tak. Nie. Poczekaj, ja myślę o tym hodowcy, który go wylosował. No, jak najbardziej są może ładne. Ma ładne piersi. O, jest. O, ten wylądował. Ale jak o, odbiło go. To jest, chyba jest roczniak. Nie, dwuletnia. Dwuletnia też? Dwuletnia samica, znowu samiczka. No nic, zobaczymy. Samczyki może są za 3 czy 4. Już lubię. O, jeszcze mało. Ląduje jeszcze jeden gołąb. Ty wiesz, co to jest za jeden? No myślałem, może tak rozpoznajesz w locie. No też starczyk tak. Chodź. A roczniaki wszystkie dałeś, czy zostawiłeś jakieś? Roczniaki zostawiłem, no, ale widzisz... Ale ten jest wymęczony już, widać, ma skrzydła opuszczone. Są 4 godziny w powietrzu. No, właściwie, która jest już? Tu jest właśnie ciekawy ptaszek. To też jest właśnie dla hodowców. Tu jest jeszcze jeden. Krzysiu, oddzwonię, tak? Na razie, cześć. Tu mamy o numerze, on ma końcowy numer ile? 0? Ten miał, zapomniałem? To jest ten właśnie z tym, co w losowaniu będzie wysłany do... Tak, to jest 6 gołąb, 10046. Tu jest gołąb ojciec Berkerk, a matka, fajne, takie ciekawe zdarzenie, kupiłem od młodego hodowcy u nas w oddziele. Gołębica miała 3 czołowe konkursy w młodych lotach, 3 razy w dziesiątce. I ze 4 dni temu mi uciekła. Ach, się zdarza. Ja młode wypuszczam, oczywiście działa na jajkach, no siedzi, to siedzi. No. A one tak cichaczem przeszły, no, jak cichaczem. I tutaj młode chodziły po kostce, a ja mówię, Suzy, ks. A ja patrzę, ona siedzi na tym. Właśnie zareagowała. A ona siedzi na ta... I dzwonię do dzwonię do tego kolegi Wojtka. To jest starszy, nie? 2014 chyba też. Chodź. Nie, 3-letni. 3-letni, 2014 rok, no. Samiczki, to jest dobra znaka. Samczyki poszły na plażę. Kapią nam cały czas. Samczyki poszły na plażę i dzwonię do Wojtka. Wojtek mówi, nie ma. No nie ma, jeden dzień, drugi. No i Wojtek mówi, nie ma, jeden dzień, drugi, trzeci. No różne są myśli, no to tak jak każdy z nas. 12 kilometrów gołąb nie doleciał, no ale chłopak jest jednak uczciwy i całe życie był taki uczciwy. I znalazł się? Znalazł się, gołąb znalazł się u mnie. Przywrócił do ciebie? Wrócił po 4 dniach, u mnie. A jak wszedł? Normalnie tutaj wlotem? Normalnie wszedł wlotem, tak, po 4 dniach była gdzieś tam delikatnie tu bez piór, miała jakieś przygody, także to jest młody po tej parze. Mhm. Samczyk jest werkerka, samiczka od Wojtka Krewty. Ten będzie właśnie. Młody hodowca. Tydzień temu miał w takim też trudniejszym locie ten Wojtek, młody hodowca. Jak nazwisko ma? Kreft. Kreft, Wojciech Kreft. Drugą i czwartą nagrodę. On tutaj dziś Wojtek chyba cztery dni balował. O. A skąd on tu jest? Wojtek jest z moich rodzinnych miejsc. Radziejewo. To jest tu pod Starogardem. Tak. Nawet nie wiem, czy Wojtek latie jeszcze na zegar taki zwykły, czy już elektroniczny. Ale gratuluję Wojtkowi tej drugiej, czwartej nagrody. Także to jest z jego samicy. Ktoś może mieć naprawdę pociechę z tego. No to tutaj Suzy by miała, tak patrzy na mnie. Jest to 6 gołąb. Suzy. Mamy chyba 20 już gołębi, bo tu my w międzyczasie rozmawiamy, nie, ale cały czas... Nie, chyba 22 czy 3. Te gołębie, no nie ma, jest chyba tylko jeden roczny gołąb, tak. Dlatego są takie braki. No zobaczymy. W tych roczniakach moich. No dobra, idzie to... Tutaj w międzyczasie uzupełnialiśmy, kiedy gołębie dolatywały, te gołębie, opisy gołębi, które mamy tutaj zrobione w tej bazie, którą tutaj wspólnie z kolegą Andrzejem stworzymy. W międzyczasie doleciały gołębie, teraz masz ile już wszystkich 28. Gołębi? 28, widzimy troszeczkę, wiatr się wzmaga, zobaczmy. Pojawiły się chmury, czyli zostało ci tylko jeszcze 9, nie. No 9 gołębi, w locie. Ale to jest większość, zaledwie 2. Zaledwie 2, czyli zostało praktycznie same roczniaki. Może 3 tam. No to zobaczymy, dobra.
generalnie same roczniaki, no jednak... Brakuje tych. Tak, tak. No nic, tak się właśnie dzisiaj widzimy, odbywał lot w oddziale 074 Światogańskiej Kociewie u kolegi Andrzeja Walędziaka. Dzięki Krzysztof za odwiedziny, to dzięki za koledzy co, za to, że mogliście ze mną tutaj obserwować. A będziemy losowanie mogli sobie te gołębie wylosowane zobaczyć, jak one od jutra, dzisiaj wieczorem będę dzwonił do was i jutro mogę wysyłać. Tak, już. A ja dowody na stronie tam będzie można zamieścić. Jutro Andrzejowi dostarczę, będzie można te gołębie, to on sobie wydrukuje sam. Dziękuję wtedy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.